film dawno temu w Ameryce. To film mistrza Sergio Leone z 1984 roku. Dlaczego mistrza? Ponieważ jest to jeden z moich ulubionych reżyserów. Nakręcił genialne westerny, które będę jeszcze omawiał, kiedy przyjdzie na to czas. Tutaj chciałbym poświęcić kilka chwil na omówienie dawno temu w Ameryce jego ostatniego filmu, gdyż zmarł w kilka lat po premierze. Jest to film uznawany przez krytyków za arcydzieło. Nie mam z nim małe problemy. Jest on podzielony na akty. Akty są trzy i są wymieszane między sobą. Mamy grupkę młodych bohaterów, bohaterów w średnim wieku. Jest to czas prohibicji w Stanach Zjednoczonych i tych samych bohaterów, kiedy są już starzy. Ta opowieść koncentruje się na piątce dzieciaków, ulicznych rozrabiakach, którzy tam dorobią, tam coś przeskrobią, tam podglądną dziewczyny lub ewentualnie nawiążą stosunek z dziewczyną, żeby ich rozdziewiczyła. Ogólnie produkcja tego filmu była dosyć, może nie skomplikowana, ale długa, ponieważ Leone chciał nakręcić ten film przez kilkanaście lat, w końcu mu się to udało, ale przez to, że chciał nakręcić ten film, zrezygnował na przykład z możliwości nakręcenia Ojca Chrzestnego, ale tam ten film poszedł w dobre ręce, więc kino przez to nie ucierpiało. Ten film na pewno też nie należy do krótkich, ponieważ trwa 3 godziny 49 minut, ale ma jeszcze dodatkowo wersję rozszerzoną, która jest o kilkanaście minut dłuższa, a sam film mógł być jeszcze dłuższy, gdyż Leone nakręcił prawie 6-godzinny metraż, ale na to nie zgodzili się producenci. A potem ten film, który już skrócił na prośbę producentów, pocięli mu dystrybutorzy. I z filmu, który trwa 3 godziny 49 minut, trafił do kin film, który trwał 2 godziny 20. I to spowodowało też krytykę ze strony tych krytyków filmowych, którzy film widzieli w oryginalnej wersji. Także mamy tę grupkę bohaterów, ale głównymi są David, grany przez Roberta De Niro, i Max, grany przez Jamesa Woodsa. Punktem zwrotnym w tym filmie jest moment, w którym David zabija ulicznego gangstera, który już miał jakąś tam pozycję, o imieniu Bugsy, i też rewanżu za to, że tamten zabija jednego z naszej piątki. Zabija też policjanta i za to trafia do więzienia. I to, jak powiedziałem, jest taki punkt zwrotny. Druga część filmu przedstawia właśnie te wydarzenia, które są po wyjściu Davida z więzienia. Jakie ja mam problemy z tym filmem? To są postaci. Wszystkie. W okresie starszym, w okresie prohibicji. Gdy pokazany jest okres, kiedy są dzieciakami, ten film żyje, ten film chce się oglądać, tych bohaterów chce się śledzić, bo każdy kiedyś był dzieciakiem i coś z tego okresu pamięta, żeby się właśnie było łobuzem. Czasami, kurczę, coś się zrobiło nie tak i tak dalej. I wtedy naprawdę, kiedy film pokazuje ten okres dziecięcy tych bohaterów, kurczę, jest on tak przyjemny dla oka. Mistrzostwo, naprawdę. Mistrzostwo w narracji. Gdy nasi bohaterowie są już starsi, czyli po wyjściu Davida z więzienia, bohaterowie się nie zmieniają o tyle, że już jako dorośli, po tych już przejściach, które jednak przeżyli, bo widzieli na przykład, że jeden z nich trafia do więzienia na kilkanaście lat. Nic się w nich nie zmieniło. Dalej zachowują się tak, jakby byli dziećmi, chociaż już są w wieku dorosłym. I to zgrzyta w tym filmie. To naprawdę zgrzyta w tym filmie. Już na tych bohaterów nie mogę takim łaskawym okiem patrzeć, ponieważ zaczynają być lekko irytujący. I to każdy z nich, nie pomijając głównej dwójki. No i to jest ten główny zarzut. Scenariusz pod tym względem tutaj trochę kuleje w drugiej części. Nie można tego ukryć, ale także przy scenariuszu pracowało kilka osób, więc być może to spowodowało takie rozedrganie tych dwóch rozdziałów. No i jeszcze nie mogę zapomnieć o muzyce w tym filmie, oczywiście o Ennio Morricone, który był stałym kompozytorem dla filmów Leone. No i znowu tutaj mistrzostwo świata. Pokłony można tylko tej muzyce oddawać. Świętej pamięci Ennio Morricone, mistrz na zawsze. I jeszcze jedno. Chciałem powiedzieć, że ten film, mimo że mam z nim problemy, jednak absolutnie nie dziwię się, że jest uznawany za arcydzieło. Ten film powinien zobaczyć każdy, kto interesuje się mocniej filmem. Po prostu każdy dla reżyserii tego filmu, dla muzyki z tego filmu. Jest to pod tym względem audiowizualne arcydzieło rzeczywiście skończone. Tutaj jest bez zarzutu. W następnym materiale pomówię o Dniu Niepodległości. Cześć!